Drescher napisał taką książkę Białe lwy muszą umrzeć. Jest takie prawo w naturze, że jeżeli się wychylasz, to się narażasz. Jeżeli jesteś inny niż cała reszta grupy, społeczeństwa, to ryzykujesz. Ryzykujesz tym, że inni nie będą cię akceptować. Nie będą cię akceptować, jeżeli będziesz inaczej wyglądał, jeżeli będziesz inaczej ubierał się, jeżeli będziesz się inaczej zachowywał. Jeżeli twoje postępowanie i zachowanie będzie inne niż reszta społeczeństwa, grupy, to twoje życie jest zagrożone. Nie tylko dlatego, że cię nie zaakceptują, ale również dlatego, że cię mogą zniszczyć, zhajtować, zmaltretować. Ale uwaga! Jak idziesz w grupie, to czujesz się bezpieczny. Jak jesteś, postępujesz tak jak inni, to czujesz się bezpieczny. Jeżeli jesteś owieczką i idziesz w stadzie razem z innymi owieczkami, to ci nic nie grozi. Im bardziej w środku stada, tym mniejsze zagrożenie, że się pojawi wilk i zrobi ci krzywdę. Im bardziej postępujesz zgodnie im z całą resztą, tym masz prawo posiadać ogromne poczucie bezpieczeństwa. Tylko nie zapomnij, że jak idziesz w grupie, to jesz to, co pozostało po innych. Czyli jesz już dawno zdeptaną trawkę i gówno, które zostawili. Dlatego pamiętaj, że jak będziesz postępować tak jak inni, to będziesz się czuć bezpiecznie. Ale to, co będziesz miał do jedzenia, to w większości będą to resztki, które pozostawili inni. Zapamiętaj również, że jeżeli będziesz żyć zgodnie z grupą, to również tak jak ta cała grupa możesz zostać zmaltretowany i zadeptany, jak grupa będzie uciekać z powodu lub bez powodu. I nic nie jest ani dobre, ani złe. Do ciebie należy wybór, czy będziesz przywódcą stada i będziesz żarł świeżą trawkę i narażał się na spotkanie z wilkiem, czy będziesz na obrzeżu grupy żarł świeżą trawkę i narażał się na spotkanie z wilkiem, czy będziesz szedł w środku z poczuciem bezpieczeństwa i bólem brzuszka po tym gównie, które zjadłeś.